Koniecznie zobacz ten film do końca. Przygotowałem coś specjalnego. Coś, czego jeszcze nie było. Coś, co może w olbrzymi sposób zmienić Twoje życie. Proszę, aby nie oglądały tego filmu osoby, które nie są gotowe na stanięcie oko w oko z prawdą. Wielu z nas zgadza się na to, co zastaje w swoim życiu, bo nie wie, że może być inaczej. Wielu z nas zgadza się na gadający umysł, ten, który nas męczy, który ocenia nas i innych. Wielu z nas godzi się na ból, bo bólu doświadczało w dzieciństwie, więc jest on dla nas normą. Wielu z nas podejmuje decyzje, które finalnie nas ranią, bo tak zostaliśmy nauczeni. Wielu z nas przyjęło jakąś pozę za młodu, aby się chronić, a ta poza przestała już spełniać swoją rolę i zaczęła nas uwierać. Wielu z nas wybiera partnerów na wzór ojca, a na partnerki kogoś na wzór matki, bo wzór z domu jest nam najbardziej znany. Ale może być też tak, że wybieramy kogoś na wzór ojca, bo ojca w naszym życiu nie było i chcemy sobie go zastąpić partnerem. Wielu z nas będzie szukało miłości na zewnątrz, będzie o nią żebrało, jeżeli tej miłości nie dostaliśmy w dzieciństwie od rodziców. Wielu z nas czuje się odrzuconym, gdy ktoś nam nie odpisze lub nie zwróci na nas uwagi, bo jak byliśmy mali, to nas nie słuchano albo nikt nie pomógł nam rozpoznać naszej wartości, tego kim jesteśmy. I tak mógłbym mnożyć tysiące przykładów z naszego życia. Są one efektem pewnych zależności, zdarzenia, których w dzieciństwie doświadczyliście. Słowa, które usłyszeliście, zostały zinterpretowane przez wasz umysł i stworzyły się pewne konstrukty, pewne wierzenia, często bardzo zawiłe. I teraz jesteście ich niewolnikami. Patrzycie przez nie na świat. Interpretujecie świat tymi wierzeniami. Czyli wy jesteście komputerem, w który wgrano pewne oprogramowanie i myślicie, że to jedyne, co jest. Że nie ma niczego więcej. Wierzymy w to, że świat jest niebezpieczny. Że najważniejsze są pieniądze. Że trzeba żyć tak, a nie inaczej. Że to wolno mi robić, a tego nie. Że tak wypada, a tak to już nie. Czyli żyjesz w jakichś ramach. Nawet jak nie wierzysz w coś świadomie, czyli jeżeli nie masz jakiejś konkretnej wizji życia, czyli nie widzisz tych ram, to przecież żyjesz w jakiś sposób. To, jak teraz żyjesz, jest efektem tych właśnie wierzeń, czyli tych konstruktów. Może się nad tym nie zastanawiasz, ale to, jak żyjesz, jest efektem tego, co usłyszałeś, czego doświadczyłeś, jak zostałeś ukształtowany. To ukształtowanie jest pewnego rodzaju więzieniem, formą, w której żyjesz. W większości przypadków nawet nie wiemy, że żyjemy w więzieniu naszych przekonań.
uznajemy wszystko za oczywiste, bo jest z nami od dawna. Życie nam pokazuje, że coś nie jest okej. Napięcia w ciele, choroby, problemy. Ale my na to nie zwracamy uwagi. Potrzebujemy, aby zawaliło nam się życie, abyśmy zaczęli być poważnie chorzy, abyśmy zaczęli bardzo cierpieć, aby zobaczyć, że coś jest nie tak, aby się temu wreszcie przyjrzeć. Kiedy w wieku 34 lat zrobiłem słynną wizualizację zeleń, nieświadomie zablokowałem swoją energię kreatywną, bo jakaś część mnie uznała ją za niebezpieczną, bo dostałem za tę akcję po głowie. Zorientowałem się dopiero po 5 latach. Teraz ją odblokowuję. Kiedy w wieku 10 lat zostałem dla zabawy związany, i pozostawiony w domku wakacyjnym, moje krzyki i chęć wyswobodzenia się doprowadzała do napinania mięśni całego ciała z nadzieją, że rozerwę liny. Tak samo jak to zdarzenie pozostawiło ślad w mojej psychice, tak samo w ciele. Minęło 30 lat, podczas których nosiłem te napięcia w ciele. Na myśl o tym, że nie będę mógł się ruszyć, ciało napinało się jeszcze bardziej, a mi zaczynało brakować oddechu. Dla mnie to było normalne, bo było ze mną, odkąd pamiętam. Nauczyłem się z tym żyć. Ale to nie znaczy, że to mnie nie ograniczało. Nosimy w sobie nieprawdopodobnie dużo. Nie zwracamy na to uwagi, bo jest to z nami tak długo, że stało się nami. Mówię nie tylko o ciele. Mówię głównie o umyśle. Nauczyliśmy się chodzić po ciemnym mieszkaniu. Znamy je od dawna, ale możemy zapalić światło. Będzie nam dużo łatwiej. To właśnie jest przebudzenie. Przyjmujemy to, jak widzimy świat, życie, siebie i uznajemy, że to jest okej, pomimo braku radości. Myślimy, że tak musi być, pomimo braku kolorów. Zgadzamy się na cierpienie. Zgadzamy się na szarość. Zgadzamy się na pęd za czymś, czego dogonić nie możemy. Zgadzamy się na niewygodę. Zgadzamy się na poniżanie, na ból, na biedę. Jesteśmy tak bardzo przywiązani do naszej perspektywy, do tego, co jest, że nie wyobrażamy sobie innej wizji siebie czy świata. Może cię zaskoczę, ale najprawdopodobniej nie ma wśród nas osoby, która widzi świat takim, jaki jest. A już na pewno nie ma nikogo, kto widzi siebie samego jako takiego, jakim jest naprawdę. Wiesz dlaczego? Bo tak jak oko samo siebie zobaczyć nie może, tak ty siebie również. Widzimy świat zniekształcony. Widzimy go przez pryzmat naszych wierzeń. Te wierzenia zniekształcają nam to, na co patrzymy. To z tego powodu dwie osoby, patrząc na ten sam obraz, odbiorą go zupełnie inaczej. A obraz jest jeden i ciągle ten sam. Nasza perspektywa zniekształca nam to, na co patrzymy. Czyli zniekształca nam nasze życie. Innymi słowy, nasza perspektywa nas ogranicza. Im bardziej przywiązujesz się do swojej perspektywy, tym bardziej staje się ona twoim więzieniem. Im bardziej się z nią utożsamiasz, tym bardziej cierpisz. Bo ona jest jak pudełko, które staje się twoim miejscem życia. Nie wiesz, co poza nim, bo nigdy poza pudełko nie wyglądałeś. Jednak tam coś jest. To tam jest wolność. To tam czeka na ciebie życie.
To, co robimy na moim kursie czy odosobnieniu Święty Spokój, to luzujemy stosunek do Twojej perspektywy. Dzięki temu łatwiej nam rozpoznać to, co poza nią, czyli poza pudełkiem. To tam jest to, czego szukasz. Ta perspektywa, czyli to, czym odbierasz świat, jest naznaczone doświadczonymi przez Ciebie traumami, krzywdami, bólami, usłyszanymi słowami, różnymi zdarzeniami. Ale to już było. To, co możesz zrobić teraz, to spojrzeć bez Twojej perspektywy, czyli bez umysłu. Bo to umysł tworzy Twoją perspektywę. Twoja perspektywa jest Twoim umysłem. Czyli to umysł jest tym, co może Ciebie ograniczać. Wiem, że to, co powiem, może nie być dla Ciebie wygodne, ale szczęście to kwestia Twojego wyboru. Ty wybrałeś trzymanie się bólu, żalu, roszczeń, sprzeczek, złości, a nie szczęścia. Oczywiście najprawdopodobniej nie robisz tego świadomie, ale w każdej chwili możesz puścić swoją wąską perspektywę, aby odkryć, co jest poza nią. Innymi słowy, możesz zapalić światło w pokoju. Cierpisz, bo utożsamiasz się ze swoją perspektywą, która jest ograniczona tysiącami nabytych wierzeń. To Twoja perspektywa mówi, co jest dobre, a co złe, co masz mieć, a co nie, na co zasługujesz, a na co nie, dokąd możesz dojść, a dokąd nie, co możesz osiągnąć, a co nie, ile możesz zarabiać, a ile nie, ile jesteś wart, a ile nie. A zastanawiałeś się, co jest poza tą perspektywą? Co jest poza Twoją indywidualną perspektywą? Przecież tam musi coś być. Tam jest wolność i to jest dostępne dla wszystkich. Nie dla ludzi medytujących latami w jaskini. Zapalając światło w pokoju, ciemność znika. Możesz to rozpoznać w każdej chwili. Twoja zraniona perspektywa jest tym, co Cię ogranicza. To przez tą perspektywę podejmujesz decyzje, które finalnie Ciebie ranią. Ta perspektywa zakłamuje Ci widzenie świata i siebie. Przebudzenie to nie utożsamianie się ze swoją perspektywą. Przebudzenie to nowy początek życia. Życia, które od dawna trwa. Życia na innych zasadach. Życia z innym podejściem. Życia z innym patrzeniem. Życia pełnego radości bez względu, ile masz i w jakim miejscu jesteś. Przebudzenie to również wzięcie odpowiedzialności za Twoje życie, za swoje cierpienie. Nie zrzucaj tego na kogoś innego. Ty jesteś panem swojego losu. Ty jesteś panem swojego cierpienia. Przebudzenie to uświadomienie sobie tego, że to my sami sobie nieświadomie robimy krzywdę. Tak długo, jak będziesz myślał, że świat jest przeciwko Tobie, tak długo będziesz cierpiał. Ty kreujesz swoją rzeczywistość. Jeżeli zdradza Cię partner, to zanim Cię zdradził, Ty go wybrałaś. Jeżeli nie masz za co żyć, to tak jak posiadanie dużych pieniędzy jest efektem decyzji, tak ich brak też. Twoich decyzji. Jeżeli ktoś Cię oszukał, to zanim Cię oszukał, Ty w nieświadomy sposób na to pozwoliłeś. Przebudzenie to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. To zobaczenie, że moje decyzje podjęte kiedyś wpływają na to, gdzie jestem teraz. To, jak się czujesz, jest końcówką, jest już efektem. Nawet jeżeli ktoś zrobił mi coś i ja nie miałem realnie na to wpływu, to mam moc decyzji, jak na to zareaguję. Ale Tobą aktualnie rządzi Twoja perspektywa, Twoje bóle, Twoje żale, a nie Ty. Ty wybierasz, czy chcesz cierpieć, czy nie. Ty, nikt inny. Obudź się. Nie karm się cierpieniem, złością, bólem, żalem, pretensjami i byciem ofiarą.
Nie pozwól przeszłości tobą rządzi. Połóż ręce na kierownicy i zacznij żyć. Przebudzenie to również uświadomienie sobie krzywd, które wyrządzono nam, jak byliśmy mali. One w jakiś sposób na nas wpływają. Możesz obwiniać tego, kto to zrobił, ale tym samym potęgujesz w sobie złość w stosunku do tej osoby, czyli oddajesz mu swoją moc. Ta osoba już tego nie naprawi. Teraz zadanie należy do ciebie. Nie jesteś jedyny, który cierpiał, jak był mały. Ludzie nie są świadomi, więc krzywdzą innych. Jeżeli ty nie zadbasz o siebie, będziesz robił dokładnie to samo. Będziesz powielał schematy, którymi ciebie skrzywdzono. Na końcu znowu to ty masz moc, aby to uzdrowić. Nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Przebudzenie to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Przebudzenie to nie trzymanie się uwarunkowań z dzieciństwa. Nie urodziłeś się po to, aby cierpieć. Jeżeli jesteś zdrowy, to cierpienie jest twoim wyborem, nikogo innego. Cierpisz, bo sobie na to pozwalasz. Siedzisz w tym kotle złych emocji, zamiast z niego wyjść. Jeżeli widzisz świat jako zły, to nie świat jest do uzdrowienia, ale ty. Twoja perspektywa świata jest do uzdrowienia, a nie świat. Dlaczego ja patrzę na świat i go kocham? Uważam, że jest nadzwyczajny, piękny, pełen możliwości. A ty patrzysz i tego nie widzisz. Powiesz, bo ja mam pieniądze. To prawda. Mam pieniądze. Ale czy myślisz, że sobie je drukuję? Jest to efektem mojej pracy, moich decyzji, tego, że wziąłem za siebie odpowiedzialność, a ty nie. Siedzisz w kotle swoich ograniczeń. Tego, co ci mówiono, jak ma być, co jest i ani grama więcej, a ja czytam, oglądam i widzę, że można więcej. Ludzie latają w kosmos, ludzie zarabiają miliony dziennie. Uwierzyłem, że mogę, odkryłem to, kim jestem. Nikt mi tego nie dał. Sam na to zapracowałem, a zaczynałem od sprzątania popielniczek w klubie w Londynie. Spałem na usyfionej kanapie w klubie, na której dzień wcześniej siedzieli bogaci ludzie. Wycierałem się obrusem. Jechałem do drugiej pracy, do pubu, aby go posprzątać i wracałem do klubu. Robiłem sobie drzemki w toalecie, aby na kamerach nikt mnie nie zobaczył. Kiedyś chodziłem do baru mlecznego i odliczałem, na co mnie stać. Dzisiaj wybieram z życia to, co najlepsze. Kreuję życie swoich marzeń. Jak się przebudzisz, jak przestaniesz utożsamiać się ze swoją perspektywą, jak przestaniesz się użalać nad sobą. Słowo klucz. Użalać nad sobą. To zaczniesz rozpoznawać, jaką masz moc. I będziesz mógł kreować życie swoich marzeń. Jak wyjdziesz z pudełka, przestaniesz być ograniczony. Ja nie jestem tu po to, aby cię do czegoś przekonywać. To jest twoje życie. Ja przez totalny upadek, ból, jakiego doświadczałem, przez branie leków antydepresyjnych, przez chęć odejścia z tego świata, nie potrafiłem tak dalej żyć, nie chciałem tak dalej żyć. I zacząłem budzić się do życia. Zacząłem wychodzić z pudełka, czyli zapaliłem światło w ciemnym pokoju. Moje aktualne życie nie jest do opisania. Za chwilę zaczynam kolejną półroczną podróż. Mam nadzwyczajnych przyjaciół i robię to, co kocham. To jest twoje życie i albo się przebudzisz, albo nadal będziesz kierowany przez swoje doświadczenia, przez swoje traumy, przez swoje bóle, roszczenia i żale. Czuję, że nadszedł ten czas, aby oprócz ckliwych filmików powiedzieć ci to wprost. Jesteś panem swojego losu. Możesz zacząć zmieniać swoje życie od tej sekundy. Nie musisz czekać chwili dłużej.
Rozumiem, że nie stać się na mój kurs ani na odosobnienie. Z tego powodu przygotowałem coś totalnie specjalnego, o czym powiem na koniec tego wideo. To jest absolutnie coś nie do opisania. To jest coś, czego jeszcze nie było. To nie świat jest zły. To ty tak go widzisz. To nie rodzina jest zła. Ty ich tak widzisz. Ty jesteś wart wszystkiego, tylko nie potrafisz tego zobaczyć, bo w pokoju masz ciemno. Widzimy świat w zależności od tego, jak się czujemy, w zależności od tego, co weszło do naszej głowy przez lata doświadczeń. Czyli to, jak się czujesz, wpływa na to, co widzisz. To jedna z najtrudniejszych do pojęcia przez nasz umysł rzeczy. Świat nie jest jakiś konkretny. Ludzie, zdarzenia też nie są jakieś konkretne. Konkretne stają się, bo przepuszczasz to, co widzisz, przez to, co masz w głowie, czyli przez swoją perspektywę. Jeżeli jesteś przepełniony bólem, tak też będziesz widział świat. Przebudzenie to uświadomienie sobie, że możesz widzieć inaczej. Jedną z najtrudniejszych kwestii do przyjęcia podczas całej mojej ścieżki duchowej było wzięcie odpowiedzialności, że to, co czuję, zależy ode mnie. Że to, jak odbieram świat, też zależy ode mnie. Że to, jak odbieram ludzi, również zależy ode mnie. To, co mam w życiu, zależy ode mnie. Weźmy za to odpowiedzialność. To jest nam bardzo nie na rękę. Nam jest dużo wygodniej oskarżyć świat innych ludzi, że to w nich jest problem, zamiast zobaczyć, że to my nie jesteśmy ogarnięci. Nam jest dużo wygodniej być biednym, niepotrzebnym, starym, porzuconym przez innych, niż uznać, że sami sobie to robimy. Nie robimy tego świadomie, to fakt, ale nadal my sobie to robimy. Zrzucamy odpowiedzialność na świat, na innych, ale sami jej na siebie nie weźmiemy. Jak byśmy mogli przyznać się do tego, że sami sobie krzywdę robimy? To jest irracjonalne, ale jednak prawdziwe. Sami siebie krzywdzimy. Decydujemy się poddać tej sile, tej energii bycia ofiarą, czy energii oceniania innych. To jest dla nas wygodniejsze niż przyjrzeć się sobie, temu, co mam w głowie. Ale to też nie jest do końca tak, że my wiemy, że sami sobie to robimy. Często tego nie widzimy albo nie chcemy zobaczyć. Gdybyśmy jednak zrozumieli, że interpretacja nas samych, ale też wszystkiego, co widzimy, wszystkiego, co odbieramy, wszystkich, z którymi rozmawiamy, których widzimy, zależy od nas samych, w 100% od nas samych, od nikogo innego, to nasze życie zaczęłoby ulegać olbrzymiej poprawie. Innymi słowy, ty masz moc tego, jak widzisz siebie i świat. Czyli nie traktujesz swojego umysłu jak kamery, która rejestruje napotkaną rzeczywistość, ale traktujesz umysł jak projektor, który projektuje rzeczywistość. Czyli nakładasz na to, co jest, to, co chcesz. Pozwól, że ci udowodnię, że tak jest. Powiedzmy, że 3 lata temu ktoś ci zmarł. Polały się łzy, był ból, rozpacz. Ale mijają 3 lata i już nie płaczesz, patrząc na to zdarzenie. Już nie rozpaczasz tak, jak rozpaczałeś. Czyli nakładasz na to zdarzenie inny obraz, inną interpretację. Ale przecież zdarzenie się nie zmieniło. Zmarły nie zmartwychwstał. Dlaczego zatem już tak nie płaczesz? To ty jesteś odpowiedzialny za to, jak widzisz zdarzenia, jak widzisz świat. Jeżeli twój świat jest zły, to jest to efektem twojej projekcji, a nie świata. Możesz zrzucić winę na brak pieniędzy. Przypominam, że odbierasz tym samym sobie moc. Robisz z siebie ofiarę. Czyli to pieniądze są winne. Czyli to nie ja, nie zajmę się tym. Dla jasności nie musisz w to wierzyć. Nie robisz źle mi, a sobie. Możesz mnie oceniać, mówić, że mi się w głowie poprzewracało, że mieszkam sobie w ciepłych krajach, latam po świecie, to nic dziwnego, że mi dobrze. Ale to twój umysł, to tylko twoja projekcja na to, co mówię. Nie urodziłem się na Malediwach. Nie mam drukarki do pieniędzy.
Twój umysł będzie się buntował tak, jak buntował się mój, kiedy ktoś mi mówił, że ja jestem odpowiedzialny za swoje życie i swoje cierpienie. Jakaś część mnie chciała cierpieć. Użalać się nad sobą. Lubiła to. Teraz przeszedłem na drugą stronę. Stałem się projektorem, czyli kreatorem. Wziąłem odpowiedzialność za swoje życie, za to, co się w nim dzieje, za to, jak się czuję. No bo jak nie ty jesteś odpowiedzialny za to, jak się czujesz, to kto? Kogo chcesz tym obarczyć? Sąsiada? Rodziców? Dzieci? Pracodawcę? Krasnoludka? Może najlepiej od razu cały świat. Dzięki Bogu świat się budzi. Budzi, czyli co? Znaczy to, że schematy, według których żyliśmy, zaczynają nas uwierać. Nie sprawdzają się. Kiedyś miały nas chronić, ale już nam ciążą. Dłużej nie chcemy żyć w sposób, jaki żyliśmy. Nie czujemy satysfakcji z życia. Jesteśmy tu jakby za karę. Ledwo wiążemy koniec z końcem. Nie akceptujemy siebie. Pędzimy, chorujemy, złościmy się. Czyli jest w naszym życiu tak sobie i zapalamy światło, aby było jaśniej. Kiedyś przez chwilę uwierzyłem, że zastane życie jest życiem, jakim muszę żyć. Ale od najmłodszych lat coś mi mówiło, że to nieprawda, że mogę żyć życiem, jakie wymyślę sobie mieć. Możemy obwiniać kogoś za nasze życie, ale od tego twoja rzeczywistość się nie zmieni. Jak się nie ogarniesz, to zmarnujesz swoje życie. Tak długo, jak będziemy obwiniali świat zewnętrzny za nasze problemy, tak długo będziemy odbierali sobie moc. To wy ją macie, a nie świat zewnętrzny. To, jak widzisz świat, jest odbiciem tego, co masz w sobie. To ty interpretujesz rzeczywistość, to ty nadajesz jej znaczenie. Możesz siebie oszukiwać do końca życia. Że jesteś biedny, porzucony, niekochany. No możesz. I może to być nawet prawda. Ale nie jeden miał trudniej niż ty, a teraz siedzi w prywatnym samolocie. Ja oczywiście mogę ci nagrywać ckliwe filmy o tym, że życie jest piękne, bo jest. Ale jeżeli ty tego nie widzisz, jeżeli ty narzekasz, wiecznie cię coś boli, inni cię denerwują, każdy cię zdradza, to jest to twoja wina, twoja i twoich wierzeń i twoich schematów. Możesz w nich tkwić, ale możesz się też zacząć budzić, czyli zacząć rozpoznawać, kim naprawdę jesteś. Ty na chwilę obecną utożsamiasz się z ja biedny. Ja nieszczęśliwy, nikt mnie nie kocha, nikt do mnie nie przychodzi, nie mam znajomych, oni mają, ja nie stać mnie. Ale nie jesteś tym wszystkim. To są tylko myśli na swój temat i tak długo, jak będziesz je podtrzymywać, tak długo robisz sobie krzywdę, a nie innym. I nie ma w tym nic złego, tylko przyjmij, że to ty za to odpowiadasz. I nie obarczaj tym innych. Czy w twoim życiu pojawiają się cały czas te same sytuacje? Czy w twoim życiu często tracisz dopiero co zdobytą pracę? Czy kolejny raz trafiasz w związku nadrania, który cię rani? A może kolejny raz czujesz się odrzucony przez kogoś? Może czujesz się odrzucony przez rodzinę, przez partnera? A może kolejne osoby ranią twoje uczucia? A może wszyscy są przeciwko tobie? Czy masz jakiekolwiek zdarzenia, które powtarzają się w twoim życiu? Poszukaj teraz tych sytuacji. Znajdź te powtarzające się zdarzenia. Odrzucenie, wykluczenie, zranienie, wyrzucenie z pracy, krzywdzenie ciebie. Przecież to oczywiste, że jak tobie dzieje się krzywda, to ktoś jest winny, nie ty, prawda? To oczywiste, że to ci inni nas ranią, odrzucają, krzywdzą. Czyli to oni są źli, to nie ja, a on. To nie ja, a cały świat.
Czy widzisz, że pojawia się w tobie obwinianie innych za te zdarzenia? A czy kiedykolwiek nie zastanowiło cię, jak to się dzieje, że te sytuacje się powtarzają i często wydarzają się przy udziale innej osoby w innym miejscu pracy, zupełnie w innych okolicznościach? Czy nie zastanawiało cię, jak to możliwe, że to ta sama lub podobna sytuacja, ale z udziałem innej osoby, innych okoliczności? Czy nie zastanowiło cię nigdy, że to ty się czujesz odrzucony, a nie ktoś inny? Mój przyjaciel mawiał kiedyś, jak cię raz wyrzucą z pracy, możesz uznać, że to szef jest baranem. Jak cię drugi raz wyrzucą z pracy, nadal możesz uznać, że to szef cię nie rozumie, że to szef jest baranem. Ale jak cię trzeci raz wyrzucą z pracy, to nie możesz się dłużej oszukiwać. To nie szef jest baranem. Jak kolejny raz się odpalasz i robisz awanturę, jak kolejny raz ktoś cię obgaduje, jak kolejny raz masz te same w sobie emocje, znaczy, że prosisz się o to. Znaczy, że tego chcesz. Znaczy, że to ty jesteś powodem tego, co się dzieje. Ty sam sobie to robisz. Sam siebie okaleczasz. Sam siebie krzywdzisz. Przyciągasz to do siebie, bo tym emanujesz. Jak to możliwe? Jest w tobie taka część. Część ukształtowana setkami zdarzeń z twojej przeszłości. Ukształtowana uderzeniami, jak byłeś mały. Ukształtowana odrzuceniem, jak byłeś mały. Ukształtowana zranieniem. Czymś, co było tak silne, że ty jako małe dziecko nie umiałeś sobie z tym poradzić i w efekcie w dorosłym życiu reagujesz na zdarzenia tak, jak reagujesz. Wiesz, co jest najtrudniejsze? Zobaczenie, rozpoznanie naszych zachowań, naszych programów. Nasz umysł za żadną cenę nie chce pozwolić sobie na to, aby uznać, że te wszystkie krzywdy, które nam się dzieją, są przez nas powodowane. Ktoś nas rani i ja jestem za to odpowiedzialny? Absurd, prawda? A jednak. Dlatego jest to tak trudne. Nasz umysł się gubi, tak jak twój teraz. Krzyczy, to oni mnie odrzucili, to ich wina, nie moja. Przykro mi, ale gdybyś wiedział, kim jesteś, nie poczułbyś odrzucenia. Nikt tu nie jest przeciwko tobie. Nikt cię nie odrzuca. Nikt cię odrzucić nie może. Sam się odrzucasz, ale tego nie widzisz. Sam chcesz siebie krzywdzić, ale to jest tak irracjonalne, że umysł tego nie chce udźwignąć. Przestań się ograniczać. Już dzisiaj możesz podjąć decyzję, że nie utożsamiasz się z tym, co cię ogranicza. Jesteś czymś więcej niż swoją perspektywą. Jesteś czymś więcej niż traumami, które niesiesz. Jesteś czymś więcej niż bólami, których doświadczyłeś. Jesteś czymś więcej niż tym, co myślisz. Jesteś czymś więcej niż wszystkie słowa razem wzięte i budząc się, zobaczysz, o co chodzi. Rozumiem, że może to być dla ciebie trudne, że nie potrafisz zobaczyć, jakimi schematami żyjesz, że nie potrafisz zobaczyć więzienia, w którym żyjesz. Ale świat się budzi i nie ma odwrotu. Zmienia się nasza rzeczywistość i będzie ci coraz trudniej. Rozumiem też, że nie wszystkich stać na moje odosobnienie za parę tysięcy złotych, czy kurs za 1000. Z tego powodu przygotowałem spotkanie online, przebudzenie Twój nowy początek za 111 zł, tak aby każdy mógł dołączyć, aby każdy mógł zacząć zmieniać swoje życie. To jest 9 razy mniej niż cena mojego kursu, a 30 razy mniej niż cena odosobnienia.
Na to spotkanie zapraszam osoby, które są gotowe spojrzeć prawdzie w oczy, które chcą pozbyć się iluzji, którą żyją. Nie zapisuj się, proszę, jeżeli nie chcesz zmiany. Chcę spotkać się z osobami, które są gotowe do pełni życia, tak abyśmy wznosili się razem ku górze, tak abyśmy rozpoznali swoją moc, moc kreacji życia marzeń. Tak poczułem. Aby z tego, czego nauczyłem się przez 30 lat poszukiwań, zrobić coś bardziej dostępnego, to jest wiedza warta setki tysięcy złotych, jakie zainwestowałem w siebie, w poszukiwanie szczęścia, w poszukiwanie wolności, w zrozumienie, na czym to wszystko polega. Zrobiłem ponad 100 ceremonii ze świętymi roślinami typu ayahuasca. Ostatnie dwie w Kostaryce. Przekażę Ci esencję moich poszukiwań tak, abyś zaczął się budzić. To jest ostateczne zrozumienie, które prowadzi do wolności. Poproszę Cię o odstawienie wszystkich książek, a jedynie kontemplację poruszonego na spotkaniu online tematu. Po tym spotkaniu treść Tobie przekazana będzie w Tobie dojrzewała, aby jednego dnia w pełni się z Tobą zintegrowała. Jeżeli to nie pomoże, mam zaplanowane kolejne kroki, aby rozpuścić ten cholerny umysł. Aby obalić tę cholerną perspektywę, która Ciebie ogranicza. Aby zapalić światło w pokoju. Aby wyjść z pudła swoich wierzeń i zacząć kreować życie swoich marzeń. Zacznijmy wreszcie żyć. Czas się obudzić i bądź gotowy na to, że zobaczysz świat, jakiego nie znałeś. Zobaczymy się 22 września 2022 roku. Online. Ale jeżeli będą potrzebne kolejne terminy dla nowych osób, będę je ogłaszał na stronie nawet raz w miesiącu. Zerkaj na stronę, aby się dowiedzieć. Zapisać się możesz już teraz na www.jakobiakvod.pl. Budzenie się przynosi nadzwyczajną ulgę, ponieważ wówczas zaczynasz widzieć świat taki, jaki jest, a nie taki, jaki ci się wydaje, że jest. Jak zobaczysz świat taki, jaki jest, doświadczysz wolności. Coś, co jest tak blisko, wydaje się nam tak daleko. Skoro oni mogą, to dlaczego nie ty? Nie umiem opisać słowami tego, co czuję. Po raz pierwszy zachwyciłam się życiem i tym, co tak naprawdę cały czas miałam w sobie. To kurczę, takiego czegoś nie przeżyłem. Aż teraz jak mówię, to się wzruszam. Aż mi zostaje w oczach. To był taki przebłysk, że to nie z tego świata. To było coś takiego pięknego, że aż teraz jak mówię, to coś pięknego. To jest tak, jakbym dotknął palcami nóg Boga. Wiesz, tak przez chwilkę. Dzisiaj doświadczyłam czegoś bardzo szczególnego i czekałam, żeby to poczuć. Gdzieś już byłam logicznie świadoma tego i taka przygotowana, ale jeszcze tego nie czułam. I dzisiaj właśnie to poczułam. Poczułam przeogromną świadomość. Przeogromną świadomość, że się budzę. Że się budzę. Że chcę więcej. Że to jest dopiero początek czegoś przepięknego. Tego stanu się nie da opisać słowami. To jest coś nie do opisania. Poczułam coś, dzięki czemu teraz jestem żywa. Także dziękuję bardzo. Nie wiedziałam, że odczuwam jest takim pięknym stanem. Kiedy trwała ta druga medytacja, ja poczułam tak wielką miłość i tak ogromny spokój, że to po prostu samoistnie wypływało ze mnie. Nie byłam tego w stanie zatrzymać. To było coś pięknego. Po prostu pogłaskałeś moją duszę i
pchnąłeś wiatr w moje skrzydła. Jesteś gotowy? Kiedy przestajesz słyszeć dźwięki życia, nie znaczy, że dźwięków nie ma. Kiedy płomień życia ledwo się tli, nie znaczy, że nie możesz go wzniecić. Kiedy topisz się w kolejnej łzie, nie znaczy, że musisz się utopić. Kiedy częściej upadasz niż stoisz, nie znaczy, że nie dasz rady biec. Wszystko może mieć swój nowy początek. Ten nowy, ten w zaufaniu, od zaraz. Przyciśnij przycisk z napisem życie, możesz więcej, wyciśnij to życie. I bądź moim dowodem na to, że to działa. Bądź dowodem na to, że kolory życia nie są tylko dla wybranych. Do zobaczenia o 19, 22 września. Dołączyć do nas możesz już teraz na www.jakobiakvod.pl. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to proszę zostaw komentarz i łapkę do góry, a także zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. The music dies, but you don't see me stay.